Dzień dobry, Grzegorz Mogilewski, witam Państwa jak co tydzień w magazynie Biznes w sieci. Magazynie, w którym staram się Państwa przekonać do tego, że biznes w sieci ma znacznie więcej wspólnego z biznesem niż z siecią. Program nadajemy na żywo z Giełdy Papierów Wartościowych. Miejsce nie jest przypadkowe. Giełda jest symbolem statusu i sukcesu każdej firmy, a dobrze wykorzystany internet jest narzędziem, które pozwoli każdej firmie wejść na wymarzony parkiet. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu powiedzieć, co ciekawego wydarzyło się w ciągu ostatniego ubiegłego tygodnia z rzeczy, które mają znaczenie dla firm, dla których internet ma znaczenie. A między innymi moją uwagę przykuła wiadomość o tym, że Facebook traktuje system reklamowy, telewizyjny system reklamowy, jako punkt odniesienia dla swoich własnych działań. Jest to dość zaskakujący news, rozwinę go za chwilę. Następnie w części teoretycznej opowiem o tym, jak wyglądała moja ewolucja, jeżeli chodzi o miary w internecie, odnośnie tego, co mierzyć, jak mierzyć i czego nie mierzyć. Następnie w części praktycznej spotkamy się z praktykiem biznesu, panią Anną Miotk, z którą porozmawiamy o tym, czy przyjaciele na Facebooku mają jakąkolwiek wartość dla firmy. Zapytam ją również o to, w jaki sposób mierzyć aktywność w social media, co mierzyć i jak mierzyć. Nasz gość jest właściwą osobą do tego, ponieważ między innymi ma na swoim koncie książkę właśnie w tym temacie, jak mierzyć social media.